witajcie ponownie. Minęła nam majówka w domu. Mamy dzisiaj czwarty i zaczynamy treningi od nowa. Gołąbki troszkę odpoczęły po tym, jak ostatnio, co opowiadałem, że zrobiłem im delikatną kurację na tricho, bo nie podobały mi się gdzieś w koło domu, jak latały. Od razu widzę poprawę, więc na pewno jest dużo lepiej. Dostały, wiadomo, kurację, dostały zaraz po tym odnowę. Po tej odnowie dostały też kurację na grzyba. Myślę, że wygląda to o wiele lepiej. Miejmy nadzieję, że loty będą, a jeżeli nawet nie będą, to i tak gołąbki trzeba trenować. Trzeba je trenować, żeby wrócić do normalności. Jeżeli nawet nie będzie lotów, to loty trzeba sobie samemu zorganizować. Tu widzę, akurat chyba podjechał jakiś kolega, który też ma podobne plany. Tak to wygląda. Piękna pogoda. Dzisiaj akurat nie jest bardzo pochmurno, więc pod tym kątem na pewno super. Odległość jest około 25 km do domu. Taki rozruch mają po tej przerwie. Następnym razem już przejdziemy na dłuższe dystanse. Od następnego treningu już będzie ponad 40. Na pewno takie mam swoje miejsce. Około 50 km i tam z reguły je wypuszczam. Przyjechały wszystkie samce. Zostały pojedyncze samice, które siedzą na malutkich młodych. One pójdą od następnego treningu. Już mają porozdzielane po jednym młodym. Ale są to jeszcze malutkie młode, które też postanowiłem, że zostawię. Ewentualnie część jest zamówionych. I tak to wygląda. Postaram się jeszcze dograć, jak wrócę, czy zdążę, czy wygram z nimi, czy nie wygram. Dodatkowo pokażę jeszcze jedną ciekawostkę, bo mamy powrót. Nie jestem zwolennikiem powrotów, no ale akurat na tego gołąbka czekałem dość długo. Wrócił w niefortunnym czasie, bo teraz akurat no to nie jest mi do końca potrzebny i ciężko, nie mam za bardzo co z nim zrobić, bo wszystkie miejsca mam pozajmowane, spis oddany, troszkę problem, no ale zobaczymy. Dobra, startujemy z nimi. Niech się ćwiczą. Tempo nawet po wyjściu z klatek już jest od razu w miarę fajne. Myślę, że nie będzie źle. Nie mają zbytnio ochoty krążyć. Już widzę, falują lewo, prawo. O, jeszcze jednak jedno. No nic, nie ma co czekać. Pędzę i zobaczymy, kto pierwszy. Do zobaczenia. Witam serdecznie ponownie. Wracam właśnie z treningu. Minęło 20 minut od wypuszczenia, a dzisiaj były na 25 km. Pierwszy raz od poprzedniego filmu, gdzie tam przedstawiałem, że nie podobało mi się jak trenują koło domu. Miały zrobioną kurację na tricho, moim zdaniem poprawiło się bardzo. I dzisiaj, 4 maja, bardzo ładna pogoda. 15 stopni. Postanowiłem zabrać je na trening taki rozruchowy na 25 km. I właśnie docieram do domu i sprawdzimy, czy już są, czy jeszcze ich nie ma. Oj, nie widać. Chyba dzisiaj je wyprzedziłem. Zaraz zobaczymy. Ale, bo tam zostało kilka
A już coś widzę jest na dachu. Nie, wyprzedziły mnie. Wyprzedziły mnie spokojnie. Nie dałem rady. Już powchodziły do środka. Idziemy zerknąć do nich. Tu mamy akurat partnera od Granowski. O, kilka tutaj. No, już musiały być jakąś chwilę, bo widzę, że praktycznie wszystkie powchodziły. Bracia. Zaczyna mnie już powoli rozdzielać, więc one już... O, tutaj nie, mój błąd, nie otworzyłem celi. Zaczyna mnie powoli rozdzielać i już przechodzą na obieg. No naprawdę widzę, że jest ich tutaj dużo. Chodź, 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 chodź. Tak więc trening wstępnie udany. Mam nadzieję, że ogólnie też, że są. Staruszki widzę na pewno. Czy tutaj może jakieś jeszcze? Możliwe, że nie ma wszystkich. Możliwe, że się gdzieś rozbiły, ale to trudno. Niech się uczą, niech sobie przypominają, jak to jest. Pogoda dzisiaj super, naprawdę fajna. Cieplutko, fajnie. Wiaterku praktycznie nie ma, delikatny. Młodzież? Młodzież też. Wyleguje się, jeszcze dzisiaj karmione nie były, nie wiem, zostało im coś? Nie. Wyjedzone, młodzież bardzo ładnie rośnie. Rosną jak na drożdżach, widzę, że bardzo fajnie zrzucają lotki. A tu mamy ciekawostkę. Jest ciekawostka, jest ciemny gołąbek, roczniak. I to jest samczyk, który jest pełnym bratem tej ciemnej pstrej, która była na wystawie. On jako jedyny zaginął mi na locie numer 4 na młode i zawitał 4 dni temu, 4. No i jest problem, bo jest gołąb naprawdę fajny, jest gołąb z fajnym pochodzeniem. Dodatkowo on zginął na 4 locie, na pierwszym locie był bodajże 91, na drugim 98 na oddział. Był zaraz za serią. Na trzecim locie nie zrobił konkursu, a na czwartym zginął jako jedyny. No i co? I aktualnie jestem już po spisach. Spisy są oddane. Aktualnie mam nawet nadwyżkę jednego samczyka, bo tak jak mówiłem, ostatnio jedna samica zginęła. Na treningu nie mam co z nim kompletnie zrobić. A niestety nie będę czekał rok czasu na niego. Aż będzie możliwość, żeby go lotować. Niestety w gębniku lotowym liczba miejsc jest bardzo ograniczona i ja sobie nie pozwalam na to, żeby trzymać, nie wiem, 70-80 gołębi do lotu. Powiedziałem sobie, że będzie ich maksymalnie 60 i tego się trzymam. Jeżeli tych lotów faktycznie nie będzie albo będą w jakimś mniejszym stopniu, samemu aż takich nie przelotuję, więc raczej no szkoda, żeby ten samiec siedział tutaj cały czas. Aż sobie chwilkę usiądziemy. I nie ukrywam, wystawiłem go na grupie naszej. Może znajdzie się ktoś chętny, kto się nim zaopiekuje, kto u kogo on będzie mógł sobie spokojnie siedzieć w rozpłodzie, bo naprawdę jest po bardzo fajnych gołębiach. Jego ojcem jest wnuk mojego Gabiego. Matką jest szpaczka, która też naprawdę daje bardzo fajne młode, już dwa razy. Już dała mi czwartego, piątego lotnika młodego, który do tej pory leci, jest już w tej chwili 4-letni w tym roku. No i oczywiście dała tą samicę, która była drugim lotnikiem okręgu Łódź na wystawie i poszła dalej. No zobaczymy. Na razie, tak jak mówię,
powolutku zaczynamy je powoli ruszać z powrotem, powoli zaczynamy je rozsadzać, bo no już do trzeciego lęgu nie doprowadzę, nie ma takiej opcji, bo no już widzę, że są za bardzo już się wciągnęły w te lęgi i już najchętniej chciałyby sobie składać trzecie, więc już je rozdzielam. Teraz właśnie chwilowo mogą się spotkać i dam im chwilę, żeby sobie pobyły razem. A młode, mówię, porozsadzane są po jednej sztuce wszędzie, karmią sobie jednego młodego. Też prawdopodobnie w ogóle bym ich nie wypuszczał, ale ta nasza sytuacja jaka jest, taka jest. I w tej chwili jak mam je rozdzielić i męczyć się z ich parowaniem, postanowiłem, że jeszcze pozwolę im wyprowadzić po jednym młodym. I tak, no to jest jednak próba. Nigdy w życiu tak nie robiłem. Zawsze rozdzielane były przed sezonem już wcześniej. O, widzimy, że nie były wszystkie, ale to akurat stara moja grochuska 05. Ona ma coś ze skrzydłem, coś zrobiła. I ona akurat jest słabsza, tak jest na te loty dawana, będzie dawana, ale po niej akurat, no, nawet ładnie mi konkursowała przez lata, no ale niestety w tym roku awaria. Będzie prawdopodobnie zostawiona później, może będzie spróbowana jakiś lot 2, jeżeli nie będzie dawała rady, zostaje jako wdowa. Możliwe, że troszeczkę się rozbiły w powietrzu. Nie liczyłem ich wszystkich, ile ich jest. Na razie jeszcze nie ma tej pełnej dyscypliny, tak jak być powinna, ale to mówię, rozsadzę je teraz, rozdzielę i wówczas na pewno ten pęd do gonika będzie zupełnie inny. Zupełnie inaczej będą trenować koło domu. Wracamy do normalności. Już kończę z tymi lęgami, bo to naprawdę jest nie dla mnie. A najśmieszniejsze jest tym wszystkim to, że głód lotowania jest do tego stopnia, że nawet taki trening sprawia mega frajdę. O, tutaj niebieski, który usiadł, to jest właśnie nasz zielony, który był szyty, który miał bliskie spotkanie z jastrzębiem, ale już fajnie mu się wszystko zarosło, praktycznie nie ma śladu. Operacja się udała. I normalnie, nie przeszkadza mu to w ogóle, czy w treningach, mam nadzieję, że w lotach również nie będzie mu to przeszkadzało. No, to są akurat samce, które nie były oddzielone i one w ogóle na razie nie mają zbytniej chęci pilnego wchodzenia do środka jeszcze. O. Tak, to są wszystkie samce, które jeszcze normalnie są w gniazdówce. No ale dzień, dwa, trzy i również zostaną rozdzielone, bo siedzą wszystkie na małych, młodych, takich kilkudniowych. Młode, jak będą tylko zaobrączkowane, to automatycznie rozdzielam je i będą musiały troszkę zatęsknić za partnerkami. I tak to wygląda, powolutku mówię. Dzisiaj ostatni trening, taki krótki, na 25. Od następnego razu już wchodzę w te treningi dłuższe. I miejmy nadzieję, że lada chwila dowiemy się, że będziemy mogli zacząć lotować, ruszyć z tym naszym hobby, bo naprawdę jak na maj, już mamy maj, a nic się nie dzieje. Wiadomo, zdrowie najważniejsze, ale chcielibyśmy również troszeczkę się pobawić tym naszym hobby, bo po to je hodujemy. Myślę, że da się to załatwić w sposób taki, że nie będzie to zagrażało kolegom, ale to już nie od nas zależy. Na wszystko musimy poczekać i miejmy nadzieję, że wszystko się uda. To by było to tyle. Obiecałem, że nagram jakiś krótki filmik z treningu. Niestety nie udało się nagrać momentu przylotu, wyprzedziły. Ale chociaż tyle, jak to wygląda aktualnie. Trenujemy, ruszamy i no, trzeba zacząć je ruszać. Zostawcie łapki, zostawcie suba. Będę nagrywał kolejne filmiki, jak to wygląda aktualnie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.